zaszczyt go witać na uroczystym koncercie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert w duchu niepodległej odbywa się w szczególnym miejscu. Znajdujemy się w miejskiej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, w której przez wiele lat posługiwał i nauczał o wierze oraz patriotyzmie weteran wojny ksiądz prałat pułkownik Jan Sikora. Nie sposób przy okazji patriotycznego wydarzenia nie wspomnieć o tym kapłanie, który wielu z nas krzewił miłość do Boga i do Ojczyzny. To właśnie dzięki jego staraniom ściany świątyni zdobią malowidła przedstawiające 1000 lat historii Polski i Kościoła. To być może właśnie dzięki jego postawie wielu z nas tak chętnie angażuje się w organizację wydarzeń o charakterze patriotycznym, koncertów takich jak ten. Występ jest dziękczynieniem Bogu za dar wolności, za ludzi, którzy swoim życiem przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w wolnej Polsce. Nieprzypadkowo stajemy więc pod wizerunkiem naszej Matki i podobnie jak przed blisko 4 wiekami król Jan II Kazimierz w katedrze lwowskiej, zawierzamy jej los naszej Ojczyzny. Tak jak ona pod krzyżem patrzyła na śmierć swojego syna, tak i my, Polacy, patrzyliśmy na śmierć własnej Ojczyzny. Tak jak ona wierzyła w jego zmartwychwstanie, tak i nasi przodkowie wierzyli w odzyskanie niepodległości. Któż lepiej zrozumie nas w cierpieniu niż matka, która towarzyszyła swojemu ukochanemu dziecku w jego ostatnich chwilach.
także, a może właśnie przede wszystkim czynami. Kolejna pieśń jest wezwaniem do pięknego przeżywania codzienności. Tylko dzięki codziennej pracy i wytrwałości możemy stawać się lepszymi ludźmi, a nasza ojczyzna lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich. Dzisiaj, gdy nie musimy się już bić o wolność, tak jak nasi przodkowie, to właśnie jest podstawowy wymiar patriotyzmu. Warto wtedy pamiętać,
że mimo wszelkich przeciwności, jakie na swojej drodze spotykamy, zawsze od Boga możemy otrzymać jeszcze więcej łaski. To w słabości i niedostatku możemy rosnąć. W cierpieniu możemy szukać nadziei. Porażkę przekuć w zwycięstwo. To Bóg stanowi o naszej sile. My chcielibyśmy Go tylko przyjąć, a nie będzie dla nas przeszkód nie do pokonania. Mimo zaborów, nawet w najmroczniejszych momentach,
kiedy po ludzku brakowało już sił, pozwolił dostrzegać niegasnący promyk nadziei. Były to czasy ciężkie i wymagające.
Czym byłby naród polski bez wiary? Czy miałby wystarczająco dużo siły i odwagi, aby stawić czoło złu i zniewoleniu? Dziś żyjemy w wolnym kraju. Mamy prawo do wyrażania własnego zdania. Mamy prawo do mówienia w języku polskim. Możemy bez obaw świadczyć o naszej wierze. Bądźmy wdzięczni. Doceniajmy naszą wolność. Znajdujmy radość w codzienności. Niech wiara i modlitwa będą naszą największą siłą. Thank you.
lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Dawid i Saul to dwie ważne postacie biblijne, z których historią warto się zapoznać. W dużym skrócie można powiedzieć, że Saul prześladował Dawida. Wraz z armią kilku tysięcy zbrojnych poszukiwał go i chciał jego śmierci. Dwukrotnie stało się tak, że Dawid stanął przed sposobnością zabicia Saula pogrążonego we śnie. Na wyciągnięcie ręki miał możliwość zemsty, wymierzenia, tak po ludzku, sprawiedliwości. Nie zrobił tego. Zrobił coś, co wymagało jeszcze większej odwagi. Zawierzył swojego prześladowca, swojego największego wroga, Bogu. Dawid po dzień dzisiejszy wspominany jest przez Żydów jako wzór idealnego władcy. I my, wspominając zaborców, tych, którzy nas prześladowali, czasem praktycznie bez żadnego powodu, a może także tych, którzy dzisiaj czynią nam krzywdę, weźmy przykład z niego. Nie osądzajmy ich. Nie szukajmy zemsty. Zróbmy to, co możemy zrobić najlepszego. Zabierzmy ich Bogu. Idźmy za czynem Dawida. Pójdźmy drogą Jezusa, bo to On jest naszym zbawieniem. Po prostu zaufajmy. Jesus.
niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Na przestrzeni wieków Polacy musieli stawiać czoła wielu przeciwnościom. Zaborom, wojnom, prześladowaniom, biedzie. Były czasy ciężkie i przygnębiające. Były również te radosne i napawające optymizmem. Jednak dzięki wierze i ufności pokładanej w Bogu, każdy, nawet najbardziej wymagający i trudny czas, stawał się dla narodu polskiego choć odrobinę łatwiejszy. Człowiek, który pokłada ufność w Bogu, nie lęka się zła. Ma odwagę stawić czoła wszelkim przeciwnościom, jakie spotka na swojej drodze. Spójrzmy na otaczający nas świat. Jak wielu ludzi, którzy pozornie, po ludzku mają wszystko, pieniądze, sławę, urodę, nie są szczęśliwi. Jak wielu ludzi z powodu swojego nieszczęścia ostatecznie nawet podnosi rękę na swoje życie. Z drugiej strony mamy ludzi często biednych, chorych, niepełnosprawnych, a szczęśliwych. Przyjmujących życie takie, jakie jest, odnajdujących szczęście w prawdziwych wartościach. Dziękujmy więc dziś za łaskę wiary. I nie bójmy się zwracać do Boga w potrzebie. On zna nasze zniewolone serca i wie, jak znów uczynić je wolnymi. Yeah.
i mówił: Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego cierpimy. W życiu przychodzą takie momenty, kiedy czujemy się totalnie bezsilni, bez wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Mamy wtedy tendencję do stawiania Boga naprzeciwko, tak jakby to On był sprawcą naszego bólu. Tymczasem Jezus jest naszym największym sojusznikiem w cierpieniu. To On umarł za nas na krzyżu i być może wcale nie ból fizyczny był Jego największym zmartwieniem. Bo co boli nas bardziej niż zakochane serce, które oddaje całego siebie drugiej osobie, a w zamian zostaje odtrącone, wyśmiane i oplute. Czy potrafimy w cierpieniu zawołać Abba Ojcze, co znaczy w najprostszym tłumaczeniu pełne miłości, szacunku i oddania tatusiu, tato? Czy potrafimy, nie zważając na cierpienia, kochać nie za coś, lecz pomimo wszystko?
miałby zamknąć się tylko na jednym utworze, z pewnością byłoby to Te Deum Laudamus, starożytny hymn dziękczynny Kościoła, którego powstanie tradycyjnie datuje się na noc Wielkiej Soboty 24 kwietnia 387 roku, kiedy to podczas liturgii po raz pierwszy zaśpiewał go święty Ambroży, do którego dołączył święty Augustyn. Hymn ten z czasem wyszedł poza liturgię i przez wieki towarzyszył zakończeniom soborów, synodów, uroczystości beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, wyborowych papieży, a nawet koronacji królów polskich. Zachęcamy do uważnego śledzenia niesamowicie bogatego w treść hymnu. Rozpoczynając od wezwania Boga, hymn wychwala wszystkich tych, którzy wielbią i czczą Boga, począwszy od hierarchicznie uporządkowanych istot niebieskich, poprzez chrześcijan będących już w niebie, aż po Kościół rozproszony po całym świecie. Następnie wspomina narodzenie, męczeństwo i zmartwychwstanie Chrystusa, po czym ponawia modlitwę zarówno całego Kościoła, jak i każdego wiernego z osobna. Prosi o przebaczenie grzechów, obronę przed pokusami i wyraża nadzieję na zjednoczenie się z Chrystusem. Zachęcam do wspólnego śpiewania hymnu wraz z chórem, gdyż za odśpiewanie hymnu przysługuje odpust cząstkowy. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Thank you.
na rundzie. Po pieśni ksiądz Jarosław udzieli nam błogosławieństwa i zabierze jeszcze głos. Jednak zanim to nastąpi, pozwolę sobie na nieco mniej oficjalną wypowiedź. Kiedy w czerwcu Krzysztof poprosił mnie o organizację tego koncertu, no nie wiedziałem do końca, na co się pisze. Natomiast powiedział mi, że będzie to koncert dziękczynny. Zastanawiałem się wtedy, w jaki sposób my możemy dziękować Bogu. Nie jest to takie proste, jak pójść do drugiego człowieka i po prostu dać mu jakiś prezent, powiedzieć dziękuję. Naszła mnie w tym taka myśl, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy wolną wolę. Bóg w swojej miłości obdarzył nas wolną wolą. I chociażby On chciał, żebyśmy Go kochali, no to nie zmusi nas do tego. I my jesteśmy takimi narzędziami, my wszyscy jako ludzie, dzięki którym jakby my, dając świadectwo o wierze, chociażby przez organizację koncertów takich jak te, możemy prowadzić innych ludzi do Niego. I chciałbym, przepraszam, Szanowni Państwo, zwrócić się trochę do orkiestry i do chóru, że jeśli ktoś z tych ludzi, którzy tu przyszli dzięki temu koncertowi, jest bliżej Boga, jest lepszym człowiekiem, to warto było poświęcić swój czas i zaangażować się w to wydarzenie. Mam również listę podziękowań dla wszystkich, którzy wsparli nasz koncert. W pierwszej kolejności oczywiście chcielibyśmy podziękować Panu Bogu za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać i głęboko wierzę, że nieprzypadkowo jesteśmy tutaj w takim składzie, a nie innym. Chcielibyśmy podziękować również patronom, biskupowi Krakowi Solarczykowi, pani burmistrz Elżbiecie Radwan, Miejskiemu Domu Kultury za oprawę techniczną, Zakładowi Energetyki Cieplnej, patronom medialnym Radio Warszawa, Tygodnikowi Idziemy, Gościowi Niedzielnemu, Radio Fama oraz telewizji Sarga TV. Nie sposób wymienić wszystkich członków orkiestry i chóru, ale na pewno na szczególne uznanie zasługują soliści. Pierwszą solistką była Barbara Dowala. Druga z solistek Ania Krzylińska. Nie są to tylko ludzie z Wołomina, są również z nami ludzie z Warszawy, Zielonki, Kobyłki oraz Tłuszcza. Nieraz poświęcali swój czas prywatny za to, by tutaj z nami być i uczestniczyć w tym koncercie. Serdeczne podziękowania składam oczywiście chórowi. Chór to w głównej mierze nasza parafia, natomiast jest jeszcze duża reprezentacja z zaprzyjaźnionej parafii Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Kulkowej. Mamy również Rodzynka z parafii Świętego Józefa oraz z parafii w Majdanie, Radzyminie oraz Zielonce. Tak jak mówiłem, nie sposób wymienić wszystkich, ale z tyłu kościoła stoi tablica, na której wymieniliśmy z nazwiska każdego uczestnika naszego koncertu. Myślę, że to jest najlepszy moment na brawa, żeby podziękować wszystkim. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
Ona, tak zwykła, gdyby żyła w dzisiejszych czasach, pewnie mogłaby siedzieć gdzieś tutaj między wami. Zapewne gdzieś z tyłu, w najgorszym miejscu, z pokorą oddając lepsze miejsca innym. Dzisiaj jest dla nas najlepszym, najwspanialszym i najbliższym nam drogowskazem, wskazującym nam najprostszą drogę do szczęścia. Spójrzmy na obraz w głównym ołtarzu. Spójrzmy na jej rękę, która wskazuje nam jedyną poprawną odpowiedź. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Fight for the focus.